Yo! Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I dzisiaj nie jeden, znowu kilka. Jeden główny i kilka pobocznych. Ten główny to to, że AMD w przyszłym roku zaatakuje. Zaatakuje tym, co moim zdaniem jest najlepsze w wykonaniu AMD jak do tej pory. Czyli dobrą ceną i świetnym sprzętem, bo zamierzają zaprezentować kartę graficzną wydajniejszą od rx 7900. Ale taniego, taki król średniego segmentu, który zacznie podbijać przede wszystkim serca, a potem świadomość ludzi, co koniec końców wydaje mi się, że może być takim przełomem jak Ryzeny dla MD. O tym, co dzisiaj powiemy, o tym, że Sam Altman wraca na stanowisko prezesa OpenAI, gdzie przed chwilą wylał go zarząd. Chłop po kilku dniach wraca, a wylatuje zarząd. Uff. To, co tam się dzieje, to jest moim zdaniem totalna rozwałka. Troszeczkę newsów też o AI, bo jakie pieniądze Nvidia robi na tym, to jest po prostu głowa mała. No i o RTX 4070, super, też o cenach RTX a 4090, które zwariowały, ale najpierw lecimy sobie z tym RX-em. Jaki to będzie model karty ciężko stwierdzić, bo N N Nvidia, AMD, jak już wcześniej wam mówiłem, to jest plotka. Plotka od wiarygodnego źródła, jakim jest The Murlois Dead, natomiast cały czas jest to plotka, ale nie pierwsza w tej materii, ponieważ już e, kilka tygodni temu robiłem dla was newsa, w której mówiłem, że AMD w przyszłej generacji kart graficznych nie planuje to. Po modelu. Nie planuje robić czegoś po kroju karty 900, takiego wiecie, najmocniejszego konkurenta dla najmocniejszych kart NVIDII, no bo w praktyce jak widzimy te najmocniejsze nie są konkurencją dla najmocniejszych kart NVIDII i wydaje mi się, że AMD doszło tutaj do bardzo słusznych wniosków, ale... Po kolei, nie planują takiej karty, za to planują mocne średniaki. Plotka głosi, że w ogóle nie będzie procesorów graficznych z rodziny 1, czyli 31. Teraz flagowce, czyli RX 7900 XT stoi na Navi 21. Nie słabsze karty Navi 22 i Navi 23. Więc kolejna generacja to miałoby być Navi 31, 32, 33. Ale ma nie być 31 poprzestaną tylko na 32. I do jakich słusznych wniosków mogło dojść, a jeszcze powiemy sobie o cenie, bo ona też tutaj jest sugerowana, a mianowicie, co mamy kopać się z koniem? I tak nie wygramy. E, Taka jest jakby przysłanie tego powiedzenia. Dlaczego? No bo koniec dużo potężniejszy e, niż my, więc nie mamy szans wygrać, i tak podobnie też ma AMD w kwestii flagowej karty graficznej i w kwestii pojedynku na wydajność. E, więc co zróbmy? Zróbmy to samo, co zrobiły Ryzeny pierwszych generacji, pojedynkując się z Intelem. Nie wygrywały w kwestii kluczowych wydajności. Więc co? dajmy dobrą cenę, ale też przyzwoity produkt. I tutaj ma być karta średnio-półkowa, która mimo wszystko i tak będzie wydajniejsza od obecnie 7900 XT, za to w cenie około 2500 zł. Wyobraźcie sobie kartę graficzną pokroju rtx 4080, bo mniej więcej tak bym pozycjonował wydajność tej karty graficznej, może nawet nadchodzącego 4080 Super za 2500 zł, ponieważ przedział cenowy, jaki tutaj Demurlo i szacuje, to jest około 400-600 złotych i nie sądzę, żeby to było 400-600 dolarów, nie sądzę, żeby to było 400 dolarów, bo przy obecnym kursie, uproszczając razem z podatkami, wychodziłoby za 400 dolców 2000 złotych 2000 złotych za taką kartę graficzną to w ogóle byłoby prima sort, ale jednak jeszcze trzeba na tym zarobić, więc no po kosztach nie ma co tego wypuszczać. Wydaje mi się, że to 600 dolarów, czyli około 2,5 tysiąca złotych. Gdzieś tam między 2,5 a 3000 zł jest bardziej prawdopodobną ceną za fajną kartę graficzną, tak jak mówię, o wydajności 4080, super, 4080, coś takiego. 4080, które teraz kosztują około 6-7 tysięcy złotych, wiadomo, w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, gdzie teoretycznie będzie debiutować nowa generacja, to te karty potanieją, ale potanieją do poziomu 3 tysięcy złotych, a tutaj w jeszcze lepszej cenie. 3 trzech, trzech to i tak by było optymistycznie, ale myślę, że tak 4 3 tysiące. No, patrząc, jak spadły ceny serii 3000, no to faktycznie seria 4000 też tak może spać cenowo, pod warunkiem, że Nvidia w nowej generacji wrzuci DLSS-a pierdyliard 70 z turbogeneratorem klatek 7000. I wtedy de facto będzie to argument, że hej seria 4000, jednak nie ma tych technologii, co seria 5000, więc ceny pójdą w dół. Takie, takie zdarzenie miało miejsce w RTX-ach 3000, bo gdyby nie to, że nie mają dlss 3 i frame generatora, uważam, że ich ceny by tak nie spadły i nie kupiłbym 3090 za 3000 zł, a można je wyrwać jeszcze taniej, tylko byłyby dużo droższe, bo ten frame generator to jest jednak bardzo fajna technologia, która działa. AMD niestety przegrało tą walkę na nowe technologie. Przegrało. Nie można tego jakby na chwilę obecną powiedzieć, że przegrało, ponieważ walka trwa, ale przegrywa tą walkę. Eee, można to tłumaczyć, że no, open source'owe rozwiązanie, my to tak wszystkim udostępniamy i dobra, to wszystkim to udostępniają, ale jednak ci wszyscy muszą chcieć to aplikować do swoich gier i to jest problem. To, że coś jest open source to nie znaczy, że na szeroką skalę będzie aplikowalne i co za tym idzie, że będzie świetnie działać. I tak, jeżeli chodzi o takie nowe technologie, które wykwitły w ostatnich latach, a które zmieniają obraz gamingu, czyli ray tracing i właśnie inteligentne skalowanie obrazu jak DLSS, FSR i tak dalej, to tutaj no nie ma co ukrywać, AMD przegrywa w tych technologiach, ale czysta rasteryzacja cały czas jest w cenie. Wydaje mi się, że takie podejście, wypuszczenie taniej, ale bardzo dobrej karty graficznej, oszczędzenie na próbie wypuszczenia jakichś najwydajniejszych modelów, które zawsze są też w jakiś sposób najdroższe do produkcji dla, dla, dla samego producenta, ponieważ te chipy muszą być w jakiś sposób najlepsze jakościowo selekcjonowane, a produkcja takich chipów kosztuje. Rezygnacja z tego. I tak by nie wygrali rywalizacji o miano najwydajniejszej karty graficznej, na rzecz budowania sobie tego, co budowali rajzenami, czyli zaufania ludzi poprzez dopracowanie sterowników tych podstawowych. To jest moim zdaniem duże zadanie, które przed nimi stoi. Na rzecz zapewnienia super ceny, tak, żeby ludzie się zaczęli przekonywać, żeby zaczęli kupować te karty, żeby nie zaczęli myśleć na zasadzie. Hmm, a w sumie dopłacę 100 czy 200 czy 300 zł do RTX-a, który zapewni mi może odrobinę gorszą wydajność, ale za to dużo lepsze technologie. Tylko, żeby ludzie widzieli, że w danej cenie absolutnie rasteryzacją kładzie na łopatki konkurencję karta AMD i żeby uzyskać coś o podobnej wydajności, no i wiadomo, z tymi lepszymi technologiami, musieliby dopłacić sporo więcej, 1000 zł na przykład więcej, to już jest kwota znacząca i wtedy ludzie zaczną brać te Radeony i wydarzy się coś, co jest najważniejsze na rynku, czyli przekonanie do siebie konsumentów. Ryzeny w pewnym momencie tak mocno przekonały ludzi do siebie i pamiętam to jak dzisiaj, bo wtedy mniej więcej mój kanał ruszał, Wy swoją drogą możecie zostać suba, jak już mówimy o kanale, jak dziesiąta generacja procesorów Intela genialnie była wyceniana. W czasach, kiedy wyszły Radeony serii 5000, które wiadomo, były mocniejsze od Inteli ale były też sporo droższe. Genialnie wtedy spadły ceny dziesiątej generacji. A ja spotykałem się z opiniami, że najlepsza, najlepszy stosunek ceny do wydajności mają Ryzen. No bo tak przez generację pierwszą, drugą, trzecią, czy właściwie serię pierwszą, czyli 1000, 2000 i 3000, taką opinię sobie zbudowały te procesory, że ludzie z automatu, jak pomyśleli opłacalność, pomyśleli Ryzen. Chociaż to było główno prawda, bo dziesiąta generacja wtedy wychodziła by far lepiej, jeżeli chodzi o stosunek ceny do wydajności. Ale świadomość w ludziach była zbudowana, opłacalność, no to biorę Ryzena. Bez zastanowienia, bez sprawdzenia. I o to chodzi, żeby ludzi z ulicy przekonać. Znaczy, nie o to chodzi, żeby ich w jakiś sposób oszukiwać, bo to nie jest oszustwo. To jest zbudowanie świadomości, że nasza marka równa się opłacalność. W tym momencie, generalnie już niby Radeony mają po trochę taką opinię, ale ta opinia nie jest na tyle mocna, żeby zetrzeć inne opinie o Radeonach, czyli słabe sterowniki, jakieś tam niedopracowane rzeczy, błędy i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby mimo wszystko. Ta opinia była tak potężna, że opłacalność w segmencie kart graficznych no to biorę Radeona. I wydaje mi się, że takiego zadania jak podejmie się AMD, no to wróżę im sukces. Zwłaszcza w tym średnim segmencie rynku. No a to z czasem może się przełożyć na dochody, które będzie można zainwestować w potężne karty graficzne, które znowu podejmą rękawice walki o tytuł najwydajniejszej karty graficznej. Chociaż nie sądzę, żeby to się jakoś spektakularnie wydarzyło i żeby dogonili jakkolwiek Nvidia, która ma masę hajsu na bycie najlepszym. A skąd ma ten hajs? No, oczywiście, z AI. AI to jest absolutnie kura zgłosząca złote jajka, tak jak głosi ten tytuł. To jakie oni kosmiczne pieniądze na tym robią, to jest głowa mała. Zysk, przychody wzrosły o 206%. I to nie jest kryptowaluta. To, to, to... Przychody i te procenty, jeżeli chodzi o wzrost wartości, i tak dalej, Nvidia, przez to całe AI wyglądałem jak jakieś szalone skoki wartości na giełdzie kryptowalut, bo normalnie w biznesie tylko jakieś kryzysy doprowadzają do taki wzrost cen ropy czy czegoś takiego. W tym momencie Nvidia notuje wzrost o 206% przychodów. A dochodu, czyli już tego co czyściutko po odliczeniu kosztów mają na rękę, co zostanie w kieszeni Jensena, inwestorów i tak to wzrost o 1259%. I mam nadzieję, że artu, au, autor artykułu się tutaj nie pierdyknął, pisząc to, ale to jest gigantyczny wzrost. 10 miliardów dolców kwartalnie czystego, czyściutkiego zysku. I tak jak kiedyś była mowa o petrol dolarach, tak teraz chyba musimy mówić o AI dolarach, które generuje Nvidia, będąc absolutnym hegemonem na rynku hardware'owym AI, tak? No bo software i czaty generatywne to jest zupełnie inna bajka, do której zaraz przejdziemy. No, marża wzrosła o 20% do 74% marży na produktach AI ma Nvidia. I te pieniądze pozwolą im być najlepszym na rynku jeszcze długie, 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 długie lata. Natomiast taka pewność w byciu najlepszym często jest zgubna. I tutaj mój koronny przykład Nokia, która była odpowiedzialna za kilkanaście procent PKB Finlandii w pewnym okresie. A teraz gdzie jest Nokia? Potułała się od Amerykanów po Chińczyków, i teraz ostatnio redukowała dział 5G, no bo pierdyknęła na ryj. Przez to, że byli pewni tego, że są absolutnym dominatorem na rynku telefonów komórkowych. I byli, ale potem przyszły smartfony. I z tym sobie, z tą rewolucją Nokia nie poradziła. Weszli zbyt późno, gdyby odpowiednio wcześnie weszli w Androida. Być może nawet go kupili, bo on był na sprzedaż. Android to nie jest wynalazek Google'a, to jest wynalazek kogoś zupełnie innego, kogoś nie pamiętam z imienia i nazwiska, który y, wymyślił ten system operacyjny, a potem ten system operacyjny był na sprzedaż. Google go kupił i zrobił z niego taką potęgę. A co, jak kupiłaby go Nokia? To nie mówilibyśmy o rywalizacji w kwestii telefonów Android w nawiasie Google kontra Apple, tylko byśmy mówili Nokia w nawiasie Android kontra Apple. No, powiem Wam szczerze, to zostało przyspane, a były na to pieniądze i były ku temu możliwości, tylko ktoś. Stracił jakąś wizjonerską myśl na ten temat. Podobnie może być z Nvidia. To nie jest powiedziane, że poczują się zbyt pewnie na tym tronie hegemona, na tych dolarach, na których teraz siedzą i powiedzą: Intel, AMD, oni nam nie grożą. My mamy tyle hajsu, że ich zasypiemy tymi dolarami, że się poduszą. Taka pewność siebie może być zgubna, no ale. Miejmy nadzieję, że... Znaczy, miejmy nadzieję. Ja to mam w dupie, generalnie. Mi się podoba zróżnicowany rynek, jak się dużo na nim dzieje, jak pojawiają się większe ilości firm. Tak czy inaczej, no, można mieć nadzieję, żeby do tego nie doszło i żeby Nvidia nie upadła poprzez taką krótkowzroczność. Wątpię, żeby tak się stało, więc raczej tak się nie stanie. A jak jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to to, co się wyprawia w OpenAI, to jest jakiś kosmos. Sam Altman wraca. Wraca, a zarząd wylatuje. No, wypieprzają, mnie, Nie ma was. To jest niesamowite. W przeciągu tygodnia zarząd zwalnia chłopa, bo był z nimi nieszczery. Chłop idzie do Microsoftu, a potem z tego Microsoftu, i to mówiłem, kuźwa w tym newsie, wczorajszym chyba, albo przedwczorajszym, że jeszcze sam Altman może wrócić na złotym koniu do OpenAI, ale nie sądziłem, że to się wydarzy w ciągu dnia. Tylko sądziłem, że może miesiące, może lata, a w ciągu dnia chłop wraca, zarząd wylatuje. Dlaczego? Bo to Microsoft robi hajs dla OpenAI, to oni ich sponsorują, a Microsoft lubi sama Altmana. W związku z tym, stary team wraca, pewnie też wrócą polscy inżynierowie, co za tym idzie do OpenAI. Sprawa jest prosta. Polityka tam się musi zakulisowo dziać niesamowita. Nawet nie pokuszę się o teorie spiskowe związane z tym, jaka tam się musi odpieprzać polityka, że dochodzi do takich roszad w jednej z najważniejszych firm świata w tym momencie. Nie najdroższych, nawet nie w jakiejś tam topce, ale moim zdaniem w jednej z najważniejszych, trzymających kluczową technologię przyszłej ludzkości. I na samym końcu 4070, to co już Wam kiedyś mówiłem, teraz mamy oficjalne newsy, chyba ktoś ogląda moje tech newsy i to powtarza, że 4070 nie zostanie zastąpiona przed, przez wersję super, będzie z nią koegzystowała. Co Wam mówiłem, no bo jest to związane z tym, że 4070 Super będzie bardziej wydajnościowo 4070 Ti niż 4070, w związku z tym 4070 zostaje. Mam nadzieję, że ceny tej karty pójdą w dół. No, ale nie pójdą w dół karty 4090. Tutaj ceny wywaliło już po 10 kołasom, a było je można w pewnym momencie na prompkach dorwać za 6,5 tysiąca. W tym momencie kosztują po 10 tysięcy złotych. No, czasami 9, jak dorwiecie jakąś prompkę. Ceny rosną i będą rosnąć, bo... Nvidia przewiduje uzupełnienie stoku dla 4090 dopiero gdzieś w drugim kwartale przyszłego roku, więc ich będzie ubywać, a ceny będzie przybywać. Dzięki wielkie za dzisiaj! Dajcie znać, co myślicie o takiej formie newsów, gdzie jeden główny, kilka dodatkowych. Mi się to na razie podoba. Um... No i cóż, mam nadzieję, że Wam też, ale dajcie szczerze znać, jak Wam się to podoba, jak ktoś wytrwał do końca. Technokracja byczku, byczku w komentarzu. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, miłego dnia, wieczoru, nocy. Życzę kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć!